Cześć, jak się macie w grudniu? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Ja dzisiaj przychodzę z ciepłą i wełnianą rozmową, którą przeprowadziłam z Małgorzatą Wiatr na temat wełny. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo odkrywa ten surowiec jeszcze z innej strony. Także zapraszam, rozsiądźcie się i posłuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu. Witaj, Małgosiu. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Nie spodziewałam się, powiem Ci szczerze, że będę robić jeszcze jeden odcinek o wełnie, ale odkąd porozmawiałyśmy i powiedziałaś o tym procesie i zaczęłaś dzielić się ze mną różnymi ciekawostkami, to pomyślałam sobie, że to jest wielki kawał wiedzy, która jednak jest dużo bardziej praktyczna niż te rzeczy, które jesteśmy w stanie wyczytać. Dlatego cieszę się, że jesteś ze mną dzisiaj, ale powiedz proszę słuchaczom i słuchaczkom, skąd ta wiedza i co robisz? Przedstaw się nam. Nie jestem z zawodu ani żadną designerką, ani krawcową. W zasadzie to jest to, co robię, można powiedzieć, że płynie w mojej krwi. Od pokoleń dziewiarstwo jest nam bardzo bliskie. Sama zaczęłam robić na drutach w wieku 4-5 lat, już nie pamiętam dokładnie nawet kiedy. Moja przygoda związana jest z kobietami w rodzinie, ponieważ zarówno moja babcia, jak i mama robiły na drutach. Moja babcia była krawcową, także różnych rzeczy typu liczenie, kategoryzacje, kolory. Uczyłam się na przykład na wyrzuconych na dywan guzikach. Byłam fanką lalek Barbie. Wówczas no to były lata 80., więc jeśli marzyłam o jakiejś sukience, no to musiałam po prostu ją sama zrobić. Na początku uczyłam się robić właśnie na szydełku, później uczyłam się również na drutach. Z biegiem czasu, w podstawówce już, sięgnęłam po większe formy i zaczęłam próbować. Moja babcia i mama zawsze służyły mi pomocą. Wprowadzały mnie w różnego rodzaju meandry tych krojów, podkrojów. Moja babcia korzystała z francuskich burt, z niemieckich burt, bo tam były no, najciekawsze, tak, propozycje i też rozwiązania, z których do dzisiaj korzystam. Co zrobić, żeby właśnie jak wyliczyć główkę, rękawa w dzianinie, jak zrobić dobry podkrój na szyję z tyłu, żeby sweter ładnie się układał. I dzisiaj nawet, kiedy już współpracuję z innymi osobami, które wspierają mnie w firmie, to nawet ja im mówię, co zrobić i pomimo tego, że czasami są to osoby, które mają ogromne doświadczenie, to ja im przekazuję różnego rodzaju triki, o których nigdy wcześniej nie słyszały. Powiedziałaś nam cały ten proces, czy całą drogę, która Cię doprowadziła do tego, tu gdzie jesteś, ale mało powiedziałaś o swojej firmie. Tak, no właśnie 2 lata temu mój mąż przekonał mnie do tego, że powinnam pomyśleć o założeniu własnej firmy ze swetrami, ponieważ widział, jak dużo czasu poświęcam na to i stwierdził, że powinnam się podzielić z innymi, tak, swoją pasją. Mhm. Ważne jest to, że tak naprawdę ja z zawodu jestem strategiem, marketingowcem i do tej pory pomagałam innym markom zaistnieć na rynku, głównie w branży beauty, a furora naprawdę powstała z miłości. Z miłości właśnie do dziewiarstwa, do swetrów. Zawsze byłam osobą kreatywną i to jest mój sposób na przelanie różnych pomysłów właśnie w formie różnego rodzaju splotów i swetrów. I my sobie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda u Ciebie cały proces, bo to jest naprawdę fascynujące. Zawijając do wełny, zanim zrobimy taki duży kontrast między tym, jak ta produkcja wygląda i cały ten proces wygląda w przypadku wełny w sieciówkach, a jak wygląda to u Ciebie, to właśnie chciałam Cię zapytać o ten taki
swoisty boom na wełnę, bo z jednej strony tylko około 1% przędzy czy w ogóle włókien dzisiaj sprzedawanych nam w odzieżowych sklepach to jest wełna, a z drugiej strony widzimy, że marki sieciowe no jakoś sięgają albo bardziej może eksponują te wełniane kolekcje. Czasem nas przekonują, że no, wełna jest właśnie luksusowym, drogim, fajnym materiałem, a jednocześnie widzimy w składach zwykle mieszanki. Więc czy są z tych mieszanek jakieś korzyści? I poprosić w ogóle, żebyś nam opowiedziała, skąd się bierze właściwie wełna, wiesz, w markach sieciowych. Może nawiążę na początku do tego 1%, tak? Bo ktoś, kto to usłyszy, to może sobie pomyśleć na przykład, że skoro 1% to jest mało popularna i faktycznie po prostu przemawiają za tym te wszystkie stereotypy, tak? Które my wiążemy z wełną, że wełna gryzie, tak? Że wełna się mechaci, że to jest produkt, który trudno jest pielęgnować. Natomiast dla mnie ten 1% to jest taki wskaźnik, który mówi nam po pierwsze o tym, że jest to faktycznie produkt premium, tak? Produkt luksusowy. A drugi czynnik odpowiada za to, że wełna i wełniane wyroby są jednak z nami przez lata, tak? Tak, ja tu jeszcze dodam, że według statystyk my produkujemy rocznie 7 miliardów sztuk rzeczy wełnianych, więc to też nie jest, ten 1% on jest mały, albo może się wydawać niewielki, dlatego że my po prostu produkujemy tony innych, głównie przecież syntetycznych rzeczy, więc przy 100 miliardach odzieży ten 1% to też jest duża ilość. Dokładnie. Czasem wystarczy nam w szafie dwa, trzy swetry, tak, wełnione, dobrej jakości, które posłużą nam tak naprawdę na lata. I można to porównać, tak, z ilością na przykład bluzek, podkoszulek, które mamy w szafach, zalegają nam i po prostu hurtowo kupujemy gdzieś w sieciówkach. Więc myślę, że bardziej ten 1% powinniśmy rozpatrywać pod kątem tych czynników, o których wspomniałam. Natomiast jeżeli pytasz o te wełniane swetry w sieciówkach, to moje klientki często się mnie pytają, dlaczego na przykład mogą kupić sweter w sieciówce wełniany za 300 zł, tak? A powiedzmy swetry innych marek kosztują 1000, 2000, 3000, tak? Nie mówiąc już o markach światowego, tak, pokroju, gdzie ceny swetrów dochodzą nawet do 30 tysięcy złotych. Ale wiadomo, to już jest jakby naprawdę górna półka i tu już płacimy za markę, tak? Oprócz tak, tego. Za logo. Tak, za markę. Ale wracając do tego, co jest w tych wełnianych swetrach z sieciówek, to na pewno trzeba wiedzieć o tym, że te wełniane swetry są wykonane z wełny wtórnej. Czyli tak jak mamy herbatę w torebkach z odpadów, tak swetry wełniane również powstają z wełnianych odpadów. Czyli po prostu mamy sweter z wełny najgorszego sortu, bądź też z wełny garbarskiej, pozyskiwanej z martwych zwierząt rzeźniczych. Tu bym się chciała zatrzymać, bo to jest coś, co totalnie mnie jakby zaskoczyło. To znaczy, rzeczywiście o tym się zupełnie nie mówi, co może wpływać na cenę wełny. I właśnie jak to jest, poza tą ekonomią skali, że wełniany sweter pozyskiwany z tego samego zwierzęcia, na przykład właśnie z owcy, może się tak bardzo różnić ceną, no abstrahując właśnie od tych wyjątków, kiedy wspominałaś, że no nie wiem, w przypadku takich marek jak Dior i Chanel, tak, już tak. Czy Brunello Cucinelli, no to, tak, który słynie właśnie oczywiście, z tych wyrobów. Tak. Dokładnie, fajna zresztą nomen omen
włoska marka o bardzo przyjemnej stylistyce, ale faktycznie z bardzo wysokimi cenami. No to właśnie, opowiedz nam o tym procesie. No wiesz co, to jest tak, że z jednej strony może powinniśmy się cieszyć, że tutaj nic się nie marnuje, tak? Że każda sierść jest jakoś wykorzystana, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że tak jak właśnie nasz włos i jego zdrowie, struktura, to czy jest lśniący, czy jest miękki, zależy od tego, jak my się odżywiamy i wskazuje na nasz stan zdrowia. Tak samo jest u zwierząt. Jeżeli swetry są robione właśnie z odpadów, z sierści zwierząt, które są chore, tak? Które już były martwe i z nich ściągnięto po prostu tą sierść, no to nie możemy porównywać tutaj jakości do sierści, która jest raz w roku właśnie ścinana ze zwierząt, które żyją na wolności, tak? I jedzą sobie trawkę na łące. Do tego na to tak naprawdę nakłada się jeszcze różnego rodzaju procesy farbowania bez żadnych procedur, tak? I co ciekawe właśnie w tych swetrach wełnianych, które kupujemy w sklepach, wełna, która jest łączona z akrylem, akryl dodawany jest po to, aby podnieść jakość wełny. Ale czy to się rzeczywiście dzieje? Bo ja zawsze mówimy, no kupuj monomateriały. Jeśli chcesz kupować lepszej jakości rzeczy, odpowiedzialne, no to unikaj mieszanek, bo są trudniejsze do recyklingu. Ale ponadto, no jakby my wierzymy, że akryl to jest to gorsze włókno przy takim składzie 50% wełny, 50% akrylu. Ale mówisz, że może tak być, że ono jest lepsze od tej wełny? No właśnie chodzi o to, że ta wełna jest tak niskiej jakości, że akryl dodaje się do tych swetrów po to, żeby tą jakość podnieść. Gdyby sweter był wykonany tylko z tej wełny, to byłby on... po prostu, no nie dalibyśmy rady chodzić w takim swetrze. I stąd też nasze przekonanie w wielu ludziach, tak? Jest takie przekonanie, że to wełna gryzie, a właśnie akryl jest miękki, delikatny, tak? I często ludzie kupują, nawet czasem klientki do mnie piszą i pytają się, czy właśnie mogę dodać akryl do tej wełny, żeby sweter na pewno nie gryzł. Więc jest jednak gdzieś w ludziach to przekonanie, że akryl daje tą miękkość, a wełna gryzie. Okej, no to słuchaj, jak już jesteśmy przy tym gryzieniu, ja jestem takim nadwrażliwcem, którego obcierają skarpety i gryzie prawie wszystko, więc chciałabym rozkodować to właśnie, dlaczego wełna gryzie, dlaczego jedne gryzą mniej, a inne bardziej. I no i właśnie, czyli rozumiem, że te sieciówkowe swetry bez akrylu, one by nas bardzo gryzły, tak? To byłoby to nieprzyjemne takie drapanie. Tak, ja już nawet nie chcę mówić o innych konsekwencjach. Absolutnie nie chodzi tutaj o to teraz, żeby straszyć ludzi, ale dotarłam... Straszmy, cały mój podcast jest o straszeniu, nie krępuj się. Chodzi o to, żebyśmy dokonywali świadomych wyborów, tak? Ja dotarłam nawet do takich badań i według Environmental Protection Agency akryl nawet może wywoływać zmiany nowotworowe przy częstym i intensywnym kontakcie, tak? O tym się nie mówi, to jest temat tabu, bo wiadomo, że nagle po prostu 99% tak, społeczeństwa nagle po prostu byłaby przerażona i wpadłaby w popłoch, tak? Nie wiadomo by było co kupować. Natomiast tak jak mówię, no, nie chcę straszyć, ale powinniśmy być tego świadomi, że nie tylko skład się liczy, ale też proces farbowania, tak? Za to odpowiadają, mamy różnego rodzaju certyfikacje, dzięki którym my możemy sprawdzać, czy nasze ubrania są bezpieczne dla naszego zdrowia, bo jakby tkanina to jest jedno, a dochodzi jeszcze właśnie farba, tak? Kolor, który jest nanoszony na tą tkaninę. Pytałaś się o to gryzienie. Więc gryzienie, tak. Miarą w ogóle szlachetności wełny są mikrony.
I tak naprawdę od ilości mikronów wełny zależy to, czy ona będzie nas gryzła, czy nie. I badania pokazują, że wszystkie włókna powyżej 24 mikronów są dla człowieka odczuwalne jako już gryzące. My już tą wełnę czujemy. Aha. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę to, że polska wełna z polskich owiec zawiera się między 30 a 40 mikronów, aha, to zaczynamy rozumieć, dlaczego my nie jesteśmy w stanie w ogóle takich swetrów nosić, tak? Mhm. Natomiast najszlachetniejsze wełny mają między 13 a 14 mikronów i to jest angora, kaszmir, wielbłąd, również wełna merinosów. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o wełnie merinosów, to warto wspomnieć o tym, że ona w ostatnich latach na rynku modowym zyskała ogromną popularność. I oczywiście wszyscy mówią o tym, że wełna merinosów jest szlachetna, natomiast rynek modowy pokochał jeszcze ją za inny aspekt. Tego, że my możemy... Nie, ja się pod tym nie podpisuję, przepraszam, nie my. Okej, branża. Rynek modowy, branża może tutaj zawalować właśnie tą jakość merinosów. Aha. Ponieważ merinosy są bardzo różne i mamy merinosy, które mają 14 mikronów, a mamy polskie merinosy, które mają znowu około 30. I w związku z tym sweter, który ma etykietę 100% wełna merinosów, może być albo spełniać nawet rolę leczniczą, a może po prostu być dla nas nieprzyjemny i gryzący. Mhm. No właśnie, bo myśmy ostatnio rozmawiały o tym, że ty dotarłaś do takich informacji, zresztą w ogóle wielki szacun za to twoje takie wnikliwe szukanie ciągle informacji o tych różnych rzeczach, bo teraz się tym właśnie masz okazję z nami podzielić. Właśnie mówiłaś o tych właściwościach leczniczych. To powiedz coś więcej, bo to jest super. Tak, w Stanach były robione badania niejednokrotnie już potwierdzające fakt, że osoby z atopowym zapaleniem skóry powinny albo że wełna merinosy mają zbawienny wpływ na skórę z atopowym zapaleniem skóry. Mhm. I generalnie wygląda to tak, że właśnie wełna w zakresie 14,5-16 mikronów powoduje zmniejszenie zaognienia skóry i zmniejszenie wyprysków. Aha. I teraz znowu mówiąc o tym, że ludzie obawiają się tego, że wełna jej gryzie, właśnie gryzie ta najbardziej najniższej jakości, tak? Najmniej szlachetna. Natomiast merinosy właśnie między 14 a 16 mikronów, wręcz odwrotnie powodują, wpływają na dobrostan naszej skóry, na to, że my po prostu lepiej się czujemy. Mało tego, oprócz samych właściwości leczniczych, pojawiała się poprawa jakości życia tych osób, które nosiły przynajmniej przez 3 tygodnie właśnie odzież z merinosów szlachetnych, tak? To jest ultra fine. To są właśnie merinosy ultra fine. Tak, ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy po raz pierwszy i ty właśnie mówiłaś o tym, że ten kontakt z tą najlepszą jakością wełny to jest coś, co rzeczywiście nas jakoś bardzo, bardzo mocno zbliża do natury. Tak. Ja właściwie teraz, wiesz co, mam dwa pytania. Chciałabym jeszcze doprecyzować tą informację o mikronach, bo jeśli już to wiemy i rozumiemy, że te wyższe jakby takie miary nas, czy wyższe jednostki nas gryzą, a te niższe nie, no to pytanie, czy my w jakikolwiek sposób możemy takie informacje znaleźć, bo przecież na metkach mamy tylko informacje o składzie, więc jest w ogóle możliwość, żeby konsument dowiedział się o tej ilości mikronów w wełnie? Wiesz co, ja jestem chyba pierwszą w ogóle marką na świecie, z dumą mogę to powiedzieć, że na moich metkach znajdują się informacje nie tylko na temat tego,
jaka jest zawartość wełny. Najczęściej jest to 100%, natomiast zdarzają się w kolekcji też swetry z domieszką jedwabiu. U mnie na matkach jest też ilość mikronów rozpisana, więc czasem zdarza się tak, że mam sweter w kolekcji, który jest wykonany z trzech różnych wełen i każda z nich ma inną ilość mikronów, ale wiesz co, dla mnie w ogóle nasze ciało jest najlepszą podpowiedzią. Wiesz, jeśli zakładasz sweter, który cię gryzie i jest to 100% wełny, no to to jest dla ciebie podpowiedź, że to jest na pewno powyżej 24, tak? I ja teraz niedawno byłam na targach, gdzie mieliśmy zarówno wystawione swetry właśnie z wielbłąda, z alpaki, mieliśmy właśnie swetry z różnych merinosów i wiesz, po prostu ludzie intuicyjnie podchodzili do wielbłąda i to było tak, że oczywiście ja głównie w swoich kolekcjach mam merinosa 19 mikronów. 19, czasem zdarzy się, że 21. Zaczynam stosować już coraz niższe miary, bo ludzie się przekonują, jednak ten merinos, w ogóle szlachetna wełna, co trzeba powiedzieć, ona, jeżeli jest certyfikowana, jest bardzo, bardzo droga i też ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że na przykład za wełnę wielbłąda za kilogram trzeba zapłacić około 1000 zł za kilogram, tak? Więc jakby jasne staje się, dlaczego cały sweter kosztuje około 2000, bo po prostu sam surowiec jest bardzo drogi. Ludzie nie rozumieją tego, że wełna z sieciówki to jest koszt kilku dolarów, prawda? To mówimy o po prostu kilkuset droższym surowcu, tak? Więc właśnie powracając do tych targów, ludzie intuicyjnie dotykali wielbłąda i chcieli już z nim zostać. To jest taka informacja dla osób, które nas słuchają, że kierujcie się swoim sercem po prostu, tak? Tak jak my z przyjemnością dotykamy królików, nie wiem, żywych. Lamy, alpaki, tak? Żywych, tak, oczywiście. I po prostu jest to dla nas swoista terapia, tak? My czujemy się po prostu lepiej i to nie przez sam kontakt. Oczywiście to, że to jest żywe zwierzę, że możemy w jakiś sposób obcować z tą naturą, ale noszenie takiego swetra właśnie ze szlachetnej wełny no jest porównywalne dla mnie, tak? Ja z tą wełną obcuję na co dzień i po prostu no dla mnie to jest terapia. Dotykanie tych miękkich, niesamowicie miękkich włókien. No myślę, że wiele osób ci teraz zaczęło zazdrościć takiej relaksującej roboty, choć to na pewno nie jest jedyny aspekt tego, wiesz, głaskanie wełen. Ale... No nie. Ale chciałam cię zapytać, bo czasem spotykałam takie stwierdzenie, czy jakiś mit, że właśnie do tego gryzienia ja się powinnam jakoś przyzwyczajać, że powinnam ignorować ten taki dyskomfort, jakoś to przeczekać. Więc to jest jeden pewnie z mitów. Zaraz mi powiesz, czy tak, czy nie, ale też chciałam cię zapytać o inne. Czy znasz jakieś takie, wiesz, szkodliwe, nieprawdziwe albo po prostu głupie przekonania, które są powielane, jeśli chodzi o wełnę, a teraz masz, wiesz, ochotę je sprostować na przykład? No na przykład właśnie koszmar konsumenta to jest pielęgnacja wełny. Okay. To, co najczęściej pytają i też dużo osób się broni przed wełną dlatego, że nie wiedzą, jak ją pielęgnować. I najbardziej przeraża ludzi to, że kiedy upiorą sweter, to on albo straci swoją formę, albo właśnie się zmechaci, sfilcuje. I dlatego boją się właśnie kupować wyroby wełniane. A kiedy dowiadują się, że tak naprawdę wełniany sweter wystarczy raz na sezon wyprać, to robią wielkie oczy. A ja tłumaczę, że wełniany sweter po założeniu wystarczy wywiesić na kilka godzin na balkon albo na taras,
I wełna fantastycznie sama oczyści się w świeżym powietrzu i będzie można ponownie założyć sweter bez użycia wody. Tak? Oczywiście nie mówimy o plamach, tylko mówimy o po prostu przywróceniu świeżości, tak, swetra. Mm-hmm. Natomiast, tak jak mówię, raz na sezon wystarczy wyprać sweter w letniej wodzie, a później wysuszyć go na płasko i gwarantuję, że nie straci swojej formy. A powinnyśmy wtedy używać jakichś detergentów, jakiegoś mydła, szamponu, bo też czasem słyszałam takie wskazówki, czy wystarczy sama woda? Nie, no to może być płyn do prania. Ja tu nie chcę robić reklamy żadnym markom. Wiesz co, możesz, jeśli coś ci się sprawdza, bo przecież pracujesz z wełnami, to myślę, że, nie, że będzie to tylko podpowiedź. Wiesz co, ja akurat piorę wełnę w Perwolu, takim różowym. On jest naprawdę najlepszy. Wiele już płynów próbowałam. I on jest dedykowany właśnie dla wyrobów wełnianych. Okej. Okay. Także... Jeśli Perwol chce mi postawić kawę, to oczywiście może. To wspaniale, że te... Okej. A powiedz z tym przyzwyczajaniem się, no to jest to rzeczywiście bez sensu? Czy my się możemy przyzwyczaić do drapania wełny? Czy nie powinniśmy? Czy możemy przyzwyczaić się do za małych butów? No dobra, wiedziałam. Jednak intuicja mi dobrze podpowiadała, bo nie byłam nigdy w stanie tego dyskomfortu znieść i uważałam, że ubranie jednak mnie nie powinno w żaden sposób denerwować. Okej, okay, dobrze, że mamy to jasno powiedziane. A powiedz mi, bo mówiłaś właśnie o tych targach i o tym, że ludzie intuicyjnie jakoś podchodzą i wybierają często tą wełnę z wielbłąda, bo to jest taka nieoczywisty jakby surowiec. Czy w ogóle jest coś takiego jak wełna dedykowana dla określonych osób? Czy to jakby, wiesz, czy każdemu doradziłabyś taką samą wełnę? I jak to jest z tymi wielbłądami? Jakby dlaczego? Bo wiem, że chętnie używasz wełny z wielbłąda, więc jakbyś powiedziała o niej trochę więcej. Tak, wełnę z wielbłąda odkryłam w zasadzie rok temu. Mhm. Zaczęłam eksperymentować, bo też zanim w ogóle wprowadzę jakąkolwiek wełnę, czy w ogóle surowiec wegański, tak? Bo może jeszcze później sobie powiemy o różnego rodzaju unikalnych materiałach, tak. które wykorzystuję w furorze. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o właśnie wielbłąda, to on był dla mnie swoistym odkryciem. Ja zawsze sobie zamawiam jakieś próbki, żeby zobaczyć, tak, co to jest za wełna, jak ona się zachowuje właśnie po praniu, jak ona leży też na kołowrotku, bo aha, nie wszystkie wełny są łatwe do przędzenia. No wielbłąd nie należy do najłatwiejszych, ale jakoś sobie poradziłam. Wiesz co, wielbłąd... Tak, kupiłam właśnie wielbłąda i zawsze jak kupię jakąś wełnę na próbę, to zaczynam o niej czytać. Chcę dowiedzieć się jak najwięcej. I wielbłąd był dla mnie odkryciem pod tym względem, że okazało się, że to jest w ogóle niesamowicie wytrzymała wełna. Niesamowicie ciepła, tak? Bo wielbłąd jest przecież używany w tych drogich kołdrach, tak? Natomiast w przemyśle odzieżowym, no bardzo rzadko spotykany jednak, tak? Mamy... Tak, bardziej płaszcze mam wrażenie. Dokładnie, dokładnie. I co ciekawe, okazało się, że wielbłąd jakością dorównuje kaszmirowi, natomiast jest pozyskiwany no, w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Ponieważ jeżeli porównamy sobie wełnę wielbłąda z kaszmirem, no to powiem tak, kaszmiru nigdy u mnie nie zobaczycie. No właśnie, tak? Dlaczego teraz kaszmir, wiesz, ma jakieś swoje super 5 minut? Ty mnie wyprowadziłaś z błędu, bo sądziłam, że kaszmir jest najdroższą wełną, a tu się okazuje, że to znowu są takie mity. To powiedz, co jest z kaszmirem nie tak. No tak, ja dotarłam właśnie do informacji, gdzie... to jest PETA, tak? Fundacja. Tak.
ochrony zwierząt. Właśnie zrobiłam naloty na różnego i takie dochodzenia. Dochodzenie, dokładnie, dokładnie zrobiła dochodzenie. No i się okazało, że kozy kaszmirskie, już pomijam fakt, choć nie powinnam, ale pomijam fakt, że są hodowane w złych warunkach, tak? Merinosy też często są hodowane w złych warunkach, ale to jakby wymusza przemysł modowy, tak? Bo jeżeli my potrzebujemy bardzo dużo surowca, to tak jak kurczaki zaczynamy, tak? Po prostu hodować na skalę, tak samo merinosy też padły ofiarą skali przemysłowej, ale o tym może za chwilę sobie powiemy. W każdym razie, kaszmir, kozy kaszmirskie hodowane są w złych warunkach, ale dodatkowo okazało się, że po prostu one wyczesywane są ostrymi takimi, nie wiem, grabiami z ostrymi zakończeniami. Często w procesie wyczesywania są ranione i umierają w męczarniach, tak? Więc jak ja to przeczytałam, plus dodatkowo jeszcze na stronie fundacji były zdjęcia, przerażające, naprawdę. Ja jestem osobą bardzo empatyczną. Kiedy to zobaczyłam, to po prostu serce mi pękło, dosłownie. I pomyślałam sobie, dlaczego? Po prostu dlaczego, mając tak naprawdę alternatywę wielbłąda, te kozy kaszmirskie muszą tak cierpieć, tak? Powstają firmy, które tylko sprzedają swetry z kaszmiru i to jest dla mnie przerażające i nieetyczne. Kaszmiru u mnie nigdy nie będzie. Mam wielbłąda wspaniałego, który naturalnie zrzuca swoją sierść raz na rok, wiosną, i po prostu ta sierść jest zbierana przez osoby, które z tymi wielbłądami żyją, tak? I to jest też jakby zupełnie inny proces pozyskiwania tej wełny, bo trzeba powiedzieć o tym, że ludzie, którzy mają wielbłądy, oni żyją z tymi wielbłądami, tak? Te wielbłądy na co dzień spełniają zupełnie inną rolę, tak? Pomagają właśnie ludziom w przenoszeniu różnych rzeczy, tak? Kiedyś to w ogóle mieli wielbłądy, posiadali podróżnicy, tacy koczownicy, którzy przenosili się z jednej wioski do drugiej, tak? No dzisiaj to się zmieniło, natomiast jakby sposób pozyskiwania wełny został ten sam. Więc wielbłąd zrzuca swoją sierść i później dopiero ona jest już jakby zbierana z ziemi, rozdzielana na dwie części. Jedna to jest ta część sierści, która jest bardzo blisko ciała wielbłąda i ona jest taka puszysta, miękka i ciepła. Natomiast ta wierzchnia okrywa jest bardziej szorstka i nieprzyjemna. No i swetry właśnie z wielbłąda, które są u mnie, pochodzą właśnie z tej mięciutkiej części i są naprawdę no, niesamowicie miękkie i przyjemne. Wiesz co, no tak, ja się w ogóle dziwię, że ty jeszcze sama nie masz żywego wielbłąda, bo jak opowiadałaś mi o tym procesie, o tym jak bardzo ty chcesz robić wszystko i robisz wszystko samodzielnie, no to ja też jestem pod wielkim wrażeniem. No to opowiedz, bo już ten kołowrotek się tutaj pojawił, co myślę, że będzie dla wielu osób takim zaskoczeniem, że ty nie tylko kupujesz już tą włóczkę tak zwaną, tylko ty kupujesz surowiec. Powiedz jak powstają twoje swetry. Wiesz co, to muszę przyznać szczerze, że trochę powstało z przymusu. Dlatego, że jak powstała furora, ja nie ukrywam, że zaczynałam od właśnie włóczek. Szukałam składów dobrych, dokopywałam się do coraz większej ilości informacji i jakby moja konkluzja była taka, że jednak tak samo jak w przemyśle modowym firmy ukrywają, tak, te prawdziwe pochodzenie i jakość wełny, tak samo niestety w tych firmach włóczkarskich panuje ten sam trend, bo jednak ostatecznie najważniejsze są tabelki i liczby, tak? I tam się wszystko musi zgadzać. Więc nawet najlepsze marki włóczek, one
mają blendy, tak? Czyli to nie jest 100%, 100% wełny, a jeśli to już jest virgin wool, czyli żywa wełna, no to te ceny po prostu dochodzą do nawet 100 zł za 5-10 deko surowca, aha, tak? Okay. Włóczki. Ale to naprawdę ze świecą szukać, tak? Bardzo dobrych, jakościowych włóczek. I odkryłam wówczas bezpośrednich producentów czesanek, którzy po prostu dostarczają wełny dla najlepszych domów mody. I oczywiście oni nie przędą na kołowrotku, tylko mają swoje maszyny, które przędzalnicze, które przerabiają im, tak? Tą czesankę. I po prostu zrozumiałam, że jeśli naprawdę chcę robić z tych najlepszych certyfikowanych wełen swoje swetry i sprzedawać tą jakość, taką, o której marzę, to muszę się nauczyć prząć na kołowrotku. I poszłaś na całość. Poszłam na całość, tak. Mam, z dumą mogę powiedzieć, że mam Mercedesa wśród kołowrotków. To nie jest taki babciny kołowrotek, który no, króluje gdzieś tam w muzeach, prawda? Tylko mam kołowrotek elektryczny, na którym robi się no, dużo szybciej i przyjemniej niż na takim klasycznym kołowrotku. Choć tutaj pewnie przędzarzy by ze mną polemizowali, każdy ma swoje jakieś upodobania. Także ja akurat uczyłam się na elektrycznym, robię na elektrycznym i to mi daje możliwość po prostu tworzenia z tych certyfikowanych wełen, tak? No właśnie, ponieważ przywołujesz certyfikaty, to chciałabym zapytać Cię o takie, które Twoim zdaniem będą dla nas dobrą wskazówką, jeśli będziemy chcieć kupować wełniane produkty albo nawet samą włóczkę właśnie w tym pierwszym obiegu. Kasiu, wiesz co, ja wiem, że... Ty nawiązujesz gdzieś też, posługujesz się tymi certyfikatami Woolmark, Woolblend, prawda? Powiem Ci szczerze, że ja tych certyfikatów nawet nie znałam. Dlatego, że to są, można powiedzieć, takie certyfikaty dla przemysłu odzieżowego, właśnie tego wtórnego, już dla ostatecznego odbiorcy. Wiesz, jak kupujesz u mnie sweter, ja się posługuję takimi podstawowymi certyfikatami, które są na moich wełnach. I to są zupełnie inne certyfikaty, których nie zobaczy konsument kupujący. Być może gdzieś, ale wiesz co, wiem, że jest jedna firma w Łodzi, która posiada certyfikat GOTSA na przykład. Aha, i oni mają możliwość na swoich ubraniach, czy na ubraniach, które produkują dla innych marek, tak? Inne marki mogą się takim certyfikatem pochwalić. Natomiast właśnie certyfikat GOTSA mają moje wełny. I to jest certyfikat, który mówi o tym, że moje wełny powstały w ekologicznych warunkach. Że farbowanie było w ekologicznych warunkach. GOTS też zwraca ogromną uwagę na gospodarkę wodną, czyli firma, która produkuje te wełny, zobowiązana jest do stosowania oczyszczalni i zamkniętego obiegu wody. I to jest bardzo ważne, ten certyfikat jest wydawany na rok i co rok w firmie odbywa się audyt, więc i jakby on jest albo odnawiany, albo nie. Właśnie, super, że przywołałaś GOTSA, bo akurat to jest jeden z takich, wydaje mi się, czołowych certyfikatów i przecież nie dotyczy tylko wełny, tylko częściej nawet słyszymy o nim i mówimy w kontekście organicznej bawełny, ale mamy też ten certyfikat RDS, prawda? Nie mówimy o tym, dlatego że jest o GOTSie, w wełnach się nie mówi o tym, dlatego że tylko jest jedna firma na świecie, która ma ten certyfikat. Więc jakby nagle staje się jasne, dlaczego takich certyfikatów nie ujrzymy, tak? Natomiast moja wełna te certyfikaty właśnie ma. Jest też ten certyfikat RDS, który mówi o tym Responsible Wool Standard, który też gwarantuje
taki większy w ogóle dobrostan zwierząt, ale jak przywołałaś tutaj tą gospodarkę wodną, to też chciałam Cię zapytać o tą ekologię wełny, bo znowu nam się wydaje, to jest jeden z tych pewnie powielanych mitów, że każdy naturalny surowiec jest już z natury bardziej ekologiczny. A tu okazuje się, że takie indeksy, które właściwie oceniają tak bardzo globalnie wpływ konkretnego surowca na świat, czy tak powiem na świat przyrody, wskazują, że jeśli chodzi o wełnę, to jest tutaj największy poziom emisji gazów cieplarnianych, bo przecież te zwierzęta między innymi są źródłem także metanu. Wskazuje się na toksyczność dla ludzi, dla środowiska, właśnie na zużycie gleby, energii, wody i też na to, że bardzo często owce, bo głównie jednak wełna jest pozyskiwana z owiec, są nawet spryskiwane różnymi takimi chemicznymi mieszankami, żeby raz zapobiegać właśnie pasożytom, no i w ogóle cały ten proces usuwania tłuszczu z wełny, no jak on się odbywa w taki nieuważny albo może masowy bardziej po prostu sposób, no to jest też dewastujące dla przyrody, więc ten goc, to okazuje się, że to jest właśnie jakiś właśnie wyjątek od normy. No to jak to jest z tą ekologią wełny? Czy każda wełna jest eko? No właśnie nie każda i po to są te certyfikaty, żebyśmy jako świadomi konsumenci mogli tak kupować tylko te wyroby, które nie wpływają na niszczenie, tak, naszej planety. Bo tak jak już wcześniej wspominałam, jakby pozyskiwanie wełny to jest jeden proces, a kolejnym procesem przecież jest później farbowanie. Tak, kolejnym procesem jest utrzymywanie nawet tych zwierząt, czyli to, co mówisz na temat spryskiwania, to jest w ogóle też oddzielna historia, bo detergent detergentowi jest nierówny i wiesz, i tak samo jak przy rolnictwie, tak, mamy różnego rodzaju użyźniacze gleby, czy też takie detergenty, które są dla nas w długofalowym procesie dewastują, tak, nasz organizm, powodują, że zapadamy na nieuleczalne choroby. Tak samo jest z tymi detergentami, które stosowane są na zwierzętach. I na przykład właśnie kolejnym takim certyfikatem jest na przykład OEKO-TEX 100, tak? Który mówi nam o tym, że środki, które stosowane są akurat, ja tu się odnoszę tylko do wełen, tak? Od razu. Jasne. To jest bardzo ważne, że ja nie jestem specjalistą od wszelkiego rodzaju tkanin, więc ja się wypowiadam tylko na temat wełen, tak? I tutaj właśnie przy tym certyfikacie środki są, te wszystkie materiały wełny są wolne od takich środków jak formaldehydy czy pestycydy, tak? Które właśnie są szkodliwe dla naszego ciała, dla kontaktu ze skórą. Tak, właśnie certyfikat OEKO-TEX we wszystkich materiałach, on nas zapewnia o bezpieczeństwie użytkowania, o bezpieczeństwie dla ludzi, więc to jest jakby taka główna rola tego certyfikatu, żeby nam to bezpieczeństwo gwarantować. Powiem Ci, że niesamowicie jest tu dużo wątków, ale chciałabym wrócić, bo myślę, że to dla niektórych osób może być super ciekawe, do tego aspektu wegańskiej wełny. Bo bardzo wiele osób rezygnuje właśnie w trosce o dobrostan w ogóle od zwierzęcych materiałów. A Ty masz tutaj jakieś rozwiązanie, co powiedz o nim, proszę. Ja się wcale nie dziwię, bo oglądając czy filmiki różnego rodzaju są dochodzenia, tak, na temat tego, jak zwierzęta w warunkach przemysłowych są hodowane i nie mówię tylko tutaj o kozach kaszmirskich, ale też tak jak wspominałam o merinosach, tak, zwiększone zapotrzebowanie, zainteresowanie, tak, wełną z merinosów spowodowało to, że zaczęto je hodować na skalę przemysłową. Niestety wiązało się też z obniżeniem warunków i jakości, w jakich te zwierzęta żyją. I tutaj powstał taki, wymyślono taki zabieg, musling się nazywa. Jest to zabieg wycinania na żywca skóry wokół pupy tych zwierząt po to, żeby po prostu zapobiec
wylęgarni jaj owadów, tak, które się tam po prostu gromadzą naturalnie, tak, wiadomo, tak. Jak to zwierzęta po prostu żyją. Nie spędzają poranków w łazience. Tak, dokładnie. Nikt ich tam nie oczyszcza, więc po prostu to stało się taką procedurą już standardową, tak? W warunkach przemysłowych. Tak, taką tradycyjną nawet, prawda? Tak, dokładnie. To dawało możliwość jak największej, pozyskania jak największej ilości wełny, tak? Z takich owiec. I jak najtańszej oczywiście. I jak najtańszej, dokładnie. Natomiast nie mówiło się o tym, jak bardzo te merinosy po prostu cierpią, tak? Bo tak jak mówiłam, skóra jest wycinana na żywca, no to nie jest 5 cm, tylko to jest odcinek powiedzmy 20-30 na 30, tak? To jest otwarta rana, która przez tygodnie, tak, goi się, albo się nie goi. Część tych merinosów pewnie też umiera w męczarniach. No to jest straszne i na szczęście właśnie też są hodowcy, którzy nie godzą się na takie traktowanie i właśnie powstały takie stada, które mają zupełnie inne, hodowcy mają zupełnie inne procedury radzenia sobie z owadami, z insektami, tak? I właśnie spryskują te zwierzęta specjalnymi detergentami, które odstraszają, tak? Natomiast te detergenty nie są szkodliwe ani dla zwierząt, ani później dla człowieka i takie wełny, które właśnie pochodzą z takich stad, które nie mają wycinanej tej skóry, które są w normalnych, humanitarnych, etycznych hodowli, one mają też certyfikaty no musling, tak? I moja wełna też z domu mogę powiedzieć, że taki certyfikat posiada. Także no, to jest taki dowód na to, że po prostu zwierzęta, które dostarczają wełnę, tak, do moich swetrów, są po prostu szczęśliwe i dlatego też weganie mogą spokojnie nosić moje swetry i zresztą wiele rozmów z weganami już przeprowadziłam na ten temat, także są gdzieś tam, dbam o to, żeby ta świadomość w Polsce wzrastała. A powiedz mi, czy jeśli chodzi o wełny, też pojawiają się jakieś takie, nie wiem, innowacje technologiczne albo właśnie surowcowe, coś, wiesz, takiego nowoczesnego, o czym na przykład nie wiemy, a już gdzieś tam branża z tego korzysta? Wiesz co, też gdzieś niespełna rok temu odkryłam bardzo ciekawe surowce. Ja rok temu właśnie wprowadziłam do swojej kolekcji pierwszy chyba na świecie sweter ze spryszkowanej perły oraz z mięty. Więc tych surowców jest o wiele więcej, bo jest to na przykład kukurydza, jest to róża przepiękna, wszystkie błyszczą się jak jedwab. Mięta jest w kolorze piasku pustyni. Spryszkowana perła jest właśnie taką złamaną bielą. Też świeci się niesamowicie. Jest też kukurydza, jest ananas, jest soja. Na razie tak naprawdę trzy surowce przeszły moje testy. Jest to właśnie spryszkowana perła, mięta i kukurydza. Z innymi jeszcze cały czas się mierzę, ponieważ nie wszystkie też w 100% mogą być, nie mogą mieć 100% w składzie, tak? Samego w sobie surowca. Aha, na przykład mięta świetnie się sprawdza z bawełną, tak? Bawełna trochę ją, że tak powiem, usztywnia. No i ten proces jakby testowania, no on czasem trwa, tak? To nie są surowce, które są w ogóle znane na świecie w branży modowej. I znowu pewnie też dlatego, że one w ogóle nie występują, nie wiem, bambus czasami się pojawia właśnie w przemyśle włóczkarskim, tak prawda? Natomiast no, takich włókien róża widziałam, że jedna firma w Stanach zaczęła wprowadzać
taką już przędzę, natomiast jest ona niesamowicie droga, dlatego że rzadko spotykamy. I cały czas jakby próbuję znaleźć, tak, najfajniejsze rozwiązanie z myślą też o tym, że ten konsument jest, nie chcę powiedzieć, że niewyedukowany, bo trudno mówić, że ludzie są niewyedukowani, nie mają szansy, tak, jeżeli mamy do czynienia z produktem, który jest niedostępny. Natomiast staram się testować właśnie w różnych temperaturach, w praniu, jak się zachowuje, jak wyglądają po praniu, tak, czy się machacą, czy się nie machacą. Biorąc pod uwagę to, że właśnie kiedy konsument kupi taki sweter, no to powinien jednak z niego skorzystać, tak? Więc jakby sproszkowana perła i mięta są przeze mnie przetestowane i mają się bardzo dobrze, fajnie się je użytkuje, niesamowicie miękkie, przyjemne i też mają dużo, dużo właściwości, tak? Na przykład mięta ma właściwości chłodzące, sproszkowana perła ma UV protection bardzo wysokie, więc no fajnie, coś innego i jest to moim zdaniem przyszłość i alternatywa, tak? Też dla osób, które nie chcą wełny z różnych względów, tak? Bo tak naprawdę badania dowiodły, że tak około 2% populacji tak naprawdę czuje, że ta wełna ich gryzie, natomiast 10% mówi o tym głośno, tak? Czyli jakby my mówimy, czasem nawet nie znamy wełny, ale mówimy, że gryzie, więc dlatego ten odsetek jest dużo, dużo wyższy, tak? Więc dla osób, które nie chcą wełny, no szukam jakichś ciekawych alternatyw i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest przyszłość, tak? W roślinach jest przyszłość, więc już teraz chciałabym zaproponować coś i proponuję coś, co jest po prostu innowacyjne na cały świat. Super. Wiesz, to słucha się ciebie tak, jakbyś miała takie właśnie laboratorium, wełniane laboratorium. I mi się to bardzo podoba, że ty tak wnikliwie się tym zajmujesz. Małgosiu, zanim wiesz, skończymy, bo tak myślę, że mogłabym naprawdę w nieskończoność, bardzo mnie te rzeczy ciekawią, to chciałam cię jeszcze zapytać o jakieś krótkie porady dla rękodzielniczek, czyli dla tych dziewczyn, bo wiem, że mam ich trochę wśród słuchaczek, które lubią takie, nawet na swój użytek, takie rękodzieło sobie tworzyć, albo właśnie po prostu coś szyją i zakładam, że też coś wyplatają. Gdzie szukać jakiejś lepszej wełny, jeśli nie jesteśmy jeszcze na etapie, wiesz, samodzielnego przędzenia? Wiesz co, są miejsca, gdzie można kupić wełnę przędzoną ręcznie i po prostu najlepiej takich osób, bo wiadomo, że też wełna właśnie może być różnej szlachetności, tak? Może być bardziej, może być mniej szlachetna. A można się do ciebie zgłaszać w takim celu? Może taka usługa mogłaby być fajna. Uchylę ci rąbka tajemnicy, że właśnie trwają prace projektowe nad stworzeniem w ogóle marki parasolowej dla Furory. Dlatego, że tak, coraz więcej osób też do mnie się zgłasza i pyta się, czy mogłyby kupić taką wełnę właśnie certyfikowaną. Super. I właśnie jest taki pomysł, żeby stworzyć w ogóle markę odpowiedzialną z takimi wełnami. O, to bardzo cieszy, bo z takim twoim podejściem to myślę, że będzie bardzo, bardzo dobre źródło bardzo dobrych wełen. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, bo to jest taki, myślę, fajny przypadek i takie case study. Raz, jak myśleć dzisiaj o firmie i o modzie w taki nowy sposób, a dwa, no jest to znowu taki hołd złożony jakości, a nie ilości, bo tak jak mówisz, jeśli my naprawdę wydajemy porządną sumę, bo to przecież nie są niskie ceny, tak, porządną sumę za sweter, to możemy wybrać taki, który nam się będzie podobał, ale który też nam będzie służył za lata, czy przez lata. Zresztą w ogóle wełna w drugim obiegu
To jest też bardzo duży rynek i w zasadzie dzisiaj myślę, że się tutaj ze mną zgodzisz, że jeśli mamy kupować, w ogóle jeśli nie stać nas na te najlepsze wełny i najlepsze swetry z wszystkimi certyfikatami, to na pewno lepszym wyjściem jest szukanie tych wełnianych swetrów z drugiej ręki niż napędzanie tej wełnianej produkcji w markach sieciowych, prawda? Jak najbardziej. Tutaj się zgodzę i czasami w second handach można naprawdę znaleźć, choć ja osobiście, wiesz Kasia, ja robię tyle swetrów, że nie chodzisz że ja nie po wełnianych lumpekach. Rozumiem. Tak? Natomiast oczywiście. Znam osoby, które chodzą i czasami wyszukują takie perełki, że masz miło popatrzeć, tak? Znam też osoby, które robią na drutach i kupują swetry właśnie w second handach, następnie je prują i przerabiają na swoje. Tak więc jak najbardziej. Co jest jeszcze ważne, to, że cena jest naprawdę takim czynnikiem względnym, bo zobacz, jasne, że my możemy, wiesz, idziesz do sklepu nawet z jakimś markowym swetrem, tak? Mamy marki zachodnie, gdzie po prostu za akrylowy sweter, tak? Zapłacimy czasem taką samą cenę jak za sweter mój z certyfikatami, tak? Ale wiele osób po prostu kupuje tylko dla matki, nie zastanawiając się, jaki to ma wpływ na naszą skórę, na jakość życia, tak? I też na to, ile czasu ta rzecz przetrwa, tak? W użytkowaniu. Także myślę, że cena jest jakością względną. Ja powiem w ten sposób. Ja sprzedaję swetry w Hongkongu. Mogę powiedzieć, że za 2 dni zaczyna się sprzedaż też moich swetrów w Nowym Jorku. Od grudnia właśnie na Manhattanie moje swetry będą miały swoją miejscówkę. Wspaniale. Zanim w ogóle zaczęła się moja przygoda z Nowym Jorkiem, ja przeprowadziłam sporo rozmów, tak, z osobami, które zarządzają akurat firmą w Nowym Jorku, które mają do czynienia z przemysłem odzieżowym. I tam muszę powiedzieć, że jest troszeczkę inna świadomość, oczywiście też podyktowana innym standardem życia, innymi zarobkami. Jasne. To jest wiele czynników, które oczywiście wpływają na to, że ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć ekologicznie, żeby móc realizować pewne wartości, nie tylko w myślach, ale też przynosić je na swój standard życia, tak? I moją misją w ogóle taką nadrzędną, tak, w furorze, no to z jednej strony oczywiście to jest biznes, niezaprzeczalnie, tak, no bo oczywiście z czegoś chleb trzeba dla rodziny kupić, tak mówiąc kolokwialnie, natomiast no taką misją nadrzędną jest jednak edukowanie ludzi, tak, pokazanie, że może czas zmienić te przyzwyczajenia kupowania właśnie ilość zamienić na jakość, tak? Tak, absolutnie. No ja mam nadzieję, słuchaj, że dzisiaj tą naszą rozmową zrealizowałaś jakiś kawałek misji edukacyjnej. Nawet nie mam co do tego wątpliwości, tak, że podcast się poniesie i że trochę otworzy oczy na te takie właśnie nieoczywiste aspekty, bo rzeczywiście jednak ten taki praktyczny aspekt twojej wiedzy to jest coś super cennego, czego no nie da się po prostu wyczytać w jakichś popularnych publikacjach, więc Małgosiu, ja trzymam mocno kciuki za rozwój marki. Jak chcesz coś jeszcze dodać i pożegnać nas, to oczywiście, to ja jest też ten moment. Chciałam podziękować, Kasiu, za możliwość, tak, rozmowy z tobą. Wypada nam tylko żałować, wiesz, że technologia nie jest na tyle rozwinięta, żebyśmy jeszcze mogli podotykać sobie przy słuchaniu podcastu tych twoich wełen, no ale tutaj już będzie trzeba zapolować na jakieś targi, albo po prostu odwiedzić twój stacjonarny sklep, no i jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja również. Linki do twojego Instagrama będą w opisie tego odcinka, więc będzie można zobaczyć, bo poza tym, że to są dobre jakościowo swetry, mnie się też bardzo podoba design. Myśmy o tym nie rozmawiały, bo to jednak najlepiej zobaczyć, ale po prostu
robisz piękne rzeczy, poza tym, że one są świetnej jakości, naprawdę cieszą oko i widać ten autorski, to autorskie podejście, więc jeszcze raz gratuluję i bardzo Ci dziękuję. Wiele osób właśnie mówi, że to jest prawdziwa furora i są osoby, które mówią, że tu nie znajdę zwyklaków. Ja mówię, no nie, bo to właśnie ma być furora. No i super. To niech wełna robi dobrą furorę. A furorę dobrą wełnę. Dzięki jeszcze raz. No i to by było tyle na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam też, że można spotkać się ze mną, pogadać i podzielić refleksjami na Instagramie odpowiedzialnamoda.pl. Dziękuję też wszystkim osobom, które w listopadzie zdecydowały się za pomocą serwisu Buy Coffee 2 postawić mi wirtualną kawę. Było tych osób 8. Kłaniam się nisko. No i kwota 95 zł dołożyła się do kosztów edycji tych listopadowych odcinków. Dziękuję serdecznie. No i słyszymy się za 2 tygodnie. Wszystkie linki w opisie odcinka. Dzięki jeszcze raz.